jeżdżąc w drużynie włoskiej, głównym daniem i takim najbardziej propagowanym to był makaron w różnych postaciach, więc nawet tutaj Włosi się śmieją, że jak Włoch ma w domu makaron, to ma wszystko, może przyjmować gości. No i wino do tego oczywiście. Kiedyś to wino, jeśli chodzi o obsługę techniczną, to bez problemu i panowie zawsze to wino pili. Natomiast zawodnicy również, ja i Czesław Lang, Grzeb Pesaroni i pozostali koledzy z drużyny również oczywiście nie upijaliśmy się tym winem, bo to wino też podawane do posiłków nie jest jakimś winem nie wiadomo jakim mocnym, ilu procentowym. Natomiast smakowo bardzo urozmaicało degustację posiłków.